Cześć, ja mam na imię Marek, a dzisiejszym moim gościem w rozmowie jest Stanisław Podgórski, który pracował m.in. dla Europejskiej Agencji Kosmicznej i CERN-u i chętnie podzieli się z nami właśnie doświadczeniami z takiej pracy jako programista. Więc jeżeli jesteś ciekaw, jak wygląda taka praca i czy trudno się dostać, być może rozważasz taką ścieżkę kariery, na przykład będąc na studiach, to zapraszam Cię do naszej rozmowy. Cześć Staszek, witam Cię na moim kanale i bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do tej rozmowy. No, zostałem trochę wywołany do tego, ale zobaczymy. Jeżeli, szczególnie, że gdzieś tam jeszcze przewinęło się to w komentarzach pod wideo Jarka, że niektórzy chcieliby też usłyszeć coś z mojej strony, więc no, jeżeli jest takie zainteresowanie, to jak najbardziej. No właśnie, no, tak jak mówisz, parę osób już zgłaszało chęć posłuchania rozmowy z tobą, więc dla tych, którzy nie wiedzą, z kim tutaj mamy do czynienia, to może parę słów o sobie. Ja jestem deweloperem. Tak historycznie patrząc, to miałem okazję pracować dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, miałem okazję pracować dla CERN-u i aktualnie pracuję dla Europejskiego Obserwatorium Południowego. Więc w takich trochę nietypowych miejscach i też z tego wydaje mi się, wyszedł taki pomysł, żeby porozmawiać ze mną na temat pracy w takich nietypowych miejscach, czy w jakichś ośrodkach badawczych. No dokładnie, masz rację, to znaczy zebraliśmy się tutaj właśnie, żeby porozmawiać o tego typu pracy, bo osobiście i pewnie też sporo osób się ze mną zgodzi, kiedy usłyszę o pracy właśnie w CERN-ie, czy w ESA, czy gdziekolwiek w tego typu miejscu, no to jednak mam w głowie taki typowy ośrodek badawczy, no też mi się to kojarzy trochę z takim stylem pracy trochę jak na uczelni, no bo też na przykład ja osobiście spotkałem prowadzących, którzy gdzieś tam w tym CERN-ie się udzielali, no to to zdecydowanie wygląda jak taka standardowa praca dewelopera, to znaczy tak patrząc z boku, to nie wygląda jak takie standardowe miejsce pracy dla dewelopera, tylko raczej dla naukowców, dla osób, które skupiają się właśnie przede wszystkim na tego typu rzeczach. Ewentualnie gdzieś tam może nam się kojarzyć, że to są jakieś systemy dużej wydajności, masa danych, tak, z tych wszystkich urządzeń, właśnie przetwarzanie tego wszystkiego, więc jak to wygląda z Twojej strony, z Twojej perspektywy? Jak to się ma do takich wyobrażeń, które być może sporo z nas na co dzień ma, kiedy słyszy o takich miejscach? Wydaje mi się, że jest w tym trochę prawdy, że przypomina to trochę uczelnię pod takim względem. Wydaje mi się, że taka istotna różnica pomiędzy takim ośrodkiem, a pomiędzy zwykłą firmą czy jakąś korporacją jest chociażby to, że celem organizacji nie jest tworzenie oprogramowania, więc nie pracujesz dla firmy, która jest nastawiona na to, że tworzy oprogramowanie i jakąś sprzedaje, tylko pracujesz dla organizacji, która ma jakieś zupełnie inne cele. Na przykład w przypadku CERN-u to jest fizyka cząstek, fizyka i technologie związane z akceleratorami. W związku z czym pracują tam informatycy, pracują programiści, ale jakby to jest zupełnie na boku, to znaczy ty dostarczasz jakieś narzędzia dla tych ludzi, żeby oni mogli wykonywać swoją pracę, żeby mogli robić swoje badania, żeby mogli na przykład, nie wiem, sterować akceleratorem, ale to nie jest jakby główny fokus tej organizacji, nie jest to, że ty tam tworzysz oprogramowanie i to też jakby wynikają z tego różne inne rzeczy, które trzeba brać pod uwagę, kiedy się o tym myśli. Bo na przykład z takich plusów jest to, że możesz się skupić na takich typowo inżynierskich problemach. To znaczy nie ma takich problemów, że na przykład, nie wiem, konkurencja wypuściła jakiś tam nowy feature i my musimy szybko doklepać jakiś swój, bo wiadomo, bo rynek zweryfikuje, czy ludzie chcą kupować nasz produkt, czy nie. W ogóle nie ma takiego problemu, bo wiadomo, nie ma żadnego, w pewnym sensie nie ma takiego rynku, nie ma, nikt tego jakby nie kupuje. Oczywiście jest wielu użytkowników, którzy z tego korzystają, z tych wszystkich narzędzi, które tworzysz, ale tak naprawdę najważniejszym elementem jest rozwiązywanie właśnie technicznych problemów, jakichś inżynierskich problemów, a nie gonienie za tym, żeby ktoś na przykład kupił nasz produkt, żeby on jakoś tam... To też wynika z tego, że na przykład czasami to są rzeczy, które wcale nie wyglądają jakoś bardzo ładnie, ale to jest taki prototyp, który wszedł na produkcję i już działa. W związku z czym czasami tak to trochę wygląda. I to też jest tak, że czasem może się tak kojarzyć, że takie organizacje to jest jakiś tam cutting edge, że tam w CERN-ie, czy tam na przykład w ESA to jest w ogóle cutting edge, najnowocześniejsze technologie,
I w pewnym sensie może i tak jest, ale niekoniecznie, jeżeli chodzi o technologie informatyczne. To znaczy, nie wiem, tam gdzie teraz na przykład pracuję, w Europejskim Obserwatorium Południowym, to jest organizacja, to jest w pewnym sensie dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest za organizacja, to jest trochę tak jak NASA dla eksploracji kosmosu, czy CERN dla fizyki, to jest taka organizacja dla astronomii. I ta organizacja zarządza najnowocześniejszymi obserwatoriami i teraz też jesteśmy w trakcie budowy największego teleskopu optycznego na świecie. I to jest tak, że jest tam cutting edge, ale to jest na przykład cutting edge związany z technologiami budowy teleskopów, a nie cutting edge związany z informatyką. Więc też trzeba sobie z tego zdawać sprawę. I oprócz tego wydaje mi się, że jeszcze z takich różnic też jest to, że pracuje się bezpośrednio, to jest tak, jak normalnie w firmie myślicie sobie, że mamy jakiś zespół, który może tam, powiedzmy, tworzyć feature'y do naszego produktu, w związku z czym mamy zespół, który jest taki, zresztą teraz jest taka idea, żeby tak robić, że mamy zespół, który ma programistów, ma jakiś tam sysopsów, ma testerów, żeby zespół mógł wszystko zrobić w systemie. No tak, standard. I teraz, tak, to jest taki standard, a teraz wyobraźcie sobie, że w takiej organizacji też robi się takie zespoły, tylko że w tym momencie to jest zespół, który ma na przykład jednego dewelopera, jednego astronoma, jednego fizyka, który zajmuje się optyką, w związku z czym to jest tak, że masz taki zespół, ale tak naprawdę to może się okazać, że jesteś jedynym deweloperem w tym zespole, albo na przykład jest dwóch deweloperów w tym zespole, dlatego że wszystkie inne elementy tak naprawdę całego systemu to są zupełnie niezwiązane z informatyką, zupełnie niezwiązane z pisaniem jakiegoś kodu, to są rzeczy związane z jakimś tam hardwarem, na przykład z którego coś przychodzi. W związku z czym trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że tak naprawdę w tym momencie system to może być dużo bardziej skomplikowany byt i niekoniecznie będziesz miał duży zespół programistów, będziesz miał tak naprawdę duży zespół, ale będą różni ludzie. No to znaczy w sumie to brzmi trochę jak marzenie programisty, tak? Nie masz dużego zespołu, który ci będzie psuł ten kod, który napisałeś, a jednocześnie masz ekspertów domenowych na miejscu. No. Tak, tylko że zauważ, że ci eksperci domenowi to nie są twoi analitycy biznesowi, ani twoi product ownerzy. To są ludzie, którzy tam wykonują jakąś swoją pracę. Więc masz na przykład jakiegoś astronoma, którego pracą jest tak naprawdę jego praca naukowa. On tam pisze jakieś publikacje, on robi jakieś badania, a to, że przy okazji ty dla niego robisz jakieś na przykład narzędzia, no to jest, powiedzmy, on tego od ciebie wymaga, dlatego że, powiedzmy, w pewnym sensie pracujesz tam, robisz jakieś rzeczy dla niego, ale on nie jest twoim analitykiem biznesowym, żeby siedzieć z tobą i się tłumaczyć na przykład wymagania, jak należy coś zrobić. W związku z czym, i zresztą uważałbym też na takie myślenie, że nikt ci nie psuje, dlatego że akurat praca z inżynierami, praca z naukowcami może trochę inaczej pod tym względem wyglądać. To jest tak, jak kiedyś rozmawiałem z szefem IT Security w CERN-ie i on opowiadał trochę o takim problemie z dostarczaniem różnych usług dla użytkowników w CERN-ie. Że to jest tak, że użytkownicy zgłaszają na przykład jakieś zapotrzebowanie, że potrzebują jakiś tam serwis, że na przykład, nie wiem, chcą jakieś tam bazy danych mieć albo chcą mieć jakiś tam, nie wiem, żeby IT zarządzało jakimś tam Elasticsearchem albo jakimś tam innym serwisem, mają taką potrzebę. I teraz albo IT to zrobi, albo tego nie zrobi, tylko że ryzyko jest takie, że jak IT powie, że no nie mamy, nie wiem, zasobów, żeby hostować coś takiego dla naszych użytkowników, więc nie damy tej możliwości, to inżynierowie albo naukowcy sobie z tym poradzą, oni sobie to sami postawią. Tylko że w tym momencie pytanie brzmi, czy faktycznie chcesz, żeby oni sobie to sami postawili, sami tym zarządzali, dlatego że to może niekoniecznie będzie ani bezpieczne, ani wydajne, ani generalnie, czy to jest dobre rozwiązanie. W związku z czym, i tutaj też trochę tak jest, że pracujesz z tymi inżynierami i z naukowcami i to wcale nie znaczy, że nikt ci nie zagląda do kodu, bo zdarzają się takie sytuacje, zresztą miałem takie sytuacje kilka razy, że przychodzi ci ktoś i na przykład przynosi ci, że tutaj napisałem taki kawałek kodu, i ja bym chciał, żeby to teraz wrzucić tam do nas na produkcję, do jakiegoś tam systemu. A teraz ten kod jest, raz, że jest w ogóle napisany w innej technologii niż ten system, gdzie on by to chciał ulokować. Dwa, że ten kod jest napisany tak, że to jest zupełnie nie do utrzymania, bo to jest, wiecie, jakieś takie spaghetti, no nie ma za bardzo, nie da się nic z tym zrobić, no trzeba to będzie po prostu przepisać i przerobić. Jest zrobione tak, że w zasadzie zupełnie się nie zeskaluje, więc okej, jak on tam to puszcza na jakichś tam małych danych swoich, to jakoś działa, ale jak tak naprawdę wrzucisz to na jakimś tam większym zestawie danych, to w ogóle wybuchnie. No tylko, że on ci przychodzi i mówi, że tutaj już, że to znaczy, że się da, więc to szybko powinno się dać wrzucić na produkcję, ale to wiadomo, że to tak nie działa, to się nie da tak zrobić. W związku z czym uważałbym z tym, bo może się okazać, że właśnie,
że już lepiej, wolałbyś mieć tam programistę jakiegoś, który wie, co robi, niż właśnie kogoś, kto co prawda umie coś zaprogramować, ale to jakby jest dalekie od tego, co ty byś chciał tak naprawdę wrzucić na produkcję. To w sumie to trochę mam wrażenie, że to bardzo zbliża się do takiej pracy, z którą pewnie mają do czynienia też tacy korporacyjni programiści, że ten zamawiający przychodzi i mówi, że no przecież to tylko jeden przycisk, tak? No, wrzucisz jutro na proda i lecimy ze wszystkim, no nie? To prawda, przy czym w tym wypadku jest trochę tak, że nie możesz mu powiedzieć, że to nie jest tam, że to nie jest takie proste, bo on ci napisze ten kawałek kodu i pokaże, no nie, no przecież tutaj napisałem takie query na przykład do bazy i przecież ono działa, to znaczy, że to jest takie proste. A wiadomo, że to nie do końca tak wygląda w praktyce. No a skoro już trochę zahaczyliśmy o temat wdrażania i tak dalej, to podstawowe pytanie, Scrum czy Waterfall? Co tam dominuje? Chociaż domyślam się odpowiedzi, ale... To zależy od organizacji. To znaczy, na przykład w przypadku ESA to jest taka organizacja, która jest w dużej mierze document-driven development. Tam jest bardzo dużo pisania dokumentacji, robienia jakichś review i tak dalej, w związku z czym zanim w ogóle napiszesz linijkę kodu, to tak naprawdę trzeba wyprodukować tonę makulatury. Tam jest zresztą taki standard, jakby ktoś był bardzo zainteresowany, to jest takie, co się nazywa European Cooperation for State Standardization. I oni wydają takie dokumenty, które właśnie opisują, jaką dokumentację trzeba przygotować w zależności od tego, jak krytyczny jest projekt, nad którym pracujesz. I pod tym względem jest trochę waterfallowo, to znaczy, że trzeba wszystko przygotować wcześniej, trzeba przygotować te dokumenty, potem sam development to już jest tak naprawdę trochę wolna amerykanka, to znaczy można to zrobić iteracyjnie, można to zrobić w różne inne sposoby, ale jakby sam początek wymaga faktycznie przygotowania dość szczegółowej dokumentacji i wydaje mi się, że chyba tylko CERN po tym, bo teraz tak jak pracuję, to też jest trochę tak to zrobione, że na przykład przez ostatnie kilka miesięcy siedzimy nad wymaganiami, nad specyfikacją wymagań do nowego systemu, który piszemy. Jeszcze nie napisaliśmy linijki, tylko napisaliśmy kilka prototypów, żeby przetestować pewne założenia, ale tak generalnie to siedzimy i wałkujemy tak naprawdę wymagania razem z ludźmi, którzy te wymagania tam postawili, dyskutujemy na to, co oni przez to rozumieją, więc taka właśnie jakieś feasibility study i analiza wymagań, ale jakby zupełnie jeszcze nie zaczęliśmy tak naprawdę pisać tego systemu. CERN wydaje mi się pod tym względem był trochę bardziej luźny, to znaczy nie było aż takiego nastawienia na pisanie dokumentacji, było bardziej, ale to też wynika z tego, kto tam pracuje i jak generalnie wygląda ta praca. Może gdzieś później zahaczymy o ten temat. Więc to trochę zależy, ale jest trochę tak waterfallowo w takich dużych organizacjach. Przy czym wydaje mi się, że to jest trochę ułatwione pod tym względem, że tak jak mówiłem, że tutaj mówimy o systemie, który ma jakieś tam inne komponenty. To nie jest sam software tak naprawdę, co robimy. I dzięki temu jakby jest trochę większe przełożenie z taką klasyczną inżynierią. Bo jak ktoś buduje na przykład, nie wiem, most, to mostu się nie buduje jakimś agilem czy waterfallem, tylko buduje się go właśnie waterfallem, że projektuje się ten most, a potem się go buduje. I tak samo jest trochę właśnie, kiedy robisz coś, co jakby ma różne inne komponenty, bo tak naprawdę jak już zaprojektował ktoś na przykład jakiś tam system sterowania, czy jakiś tam system, nie wiem, jakiś hardware, z którego przychodzą dane, to tak naprawdę w tym momencie już niewiele można zrobić. Jak ten hardware już jest zaprojektowany, już ktoś zrobił ten hardware, no to już nie można sobie wyjść, że my chcielibyśmy jakiś nowy feature. W związku z czym te wymagania wydaje mi się, że nie zmieniają się aż tak dynamicznie, jak w przypadku zwykłego software'u. W przypadku takiego zwykłego software'u, gdzie cały produkt jest software'owy, to tak naprawdę można dowolną zmianę przepchnąć. Może przyjść i powiedzieć, że chcemy to zupełnie przebudować i można to przebudować. A w przypadku, kiedy jest dużo więcej elementów w tym całym systemie, to może się okazać, że po prostu takie były wymagania, pewne komponenty systemu już zostały tak przygotowane i nie da się już tego zmienić, więc jest pod tym względem już trochę prościej, jakby usuwa to trochę problemów takich waterfallowych właśnie przez to, że jesteśmy bliżej takiej klasycznej inżynierii. No tak, no bo jak się zmienią wymagania, to nie jest właściwie problem programistów, tylko jest problem na zupełnie innym poziomie, jeżeli w ogóle by wystąpił. No nie? Znaczy, te programisty są pewnie też, ale są jakby inne elementy systemu, w których tego się po prostu już nie da przepchnąć. No tak, no w sensie, no to zanim dojdzie do programistów, to pewnie już dawno będzie wysoko postawione osoby będą rozmawiać, dlaczego to się stało. Ale to właśnie, jeżeli tak mówisz o tym sposobie pracy, to tak zadam trochę takie pytanie na czasie, czyli gdzieś tam śledzisz to, jak SpaceX pracuje? Jakoś porównywaliście się może do nich, jeżeli chodzi o styl pracy? Bo oni jednak trochę iteracyjnie pracują z tym hardwarem nawet. Czy raczej... To znaczy, no nie specjalnie, to też trochę jest... Trzeba też patrzeć na to pod takim względem,
że agencje kosmiczne to jest jednak trochę inna bajka. To znaczy, jeżeli ktoś popatrzy na to, jak wygląda w ogóle praca w ESA, to większość ludzi, którzy tam pracują, poza powiedzmy operations i poza ludźmi, którzy zajmują się tam takim research and design, więc robią jakieś prototypowe technologie, jakieś tam prace w laboratoriach, to większość ekspertów, którzy tam pracują, to są eksperci, którzy mają bardzo dużo doświadczenia i oni zajmują się tak naprawdę nadzorowaniem tego, co robią prywatne firmy. To znaczy, to jest tak, że na przykład ESA nie ma swojej fabryki, w związku z czym ESA na przykład, nie wiem, jak buduje jakiś, jak jest, nie wiem, jest jakiś projekt, który buduje jakąś tam, nie wiem, sondę kosmiczną, to ESA nie ma żadnej fabryki, w której by budowała tą sondę kosmiczną. To tak nie wygląda. To wygląda tak, że w Europie jest kilka firm, powiedzmy, nie wiem, Airbus, Thales, OHB, to są takie duże firmy, które przyjmują te kontrakty, w związku z czym tak naprawdę eksperci w ESA przygotowują wymagania, mówią tak naprawdę, co nam będzie potrzebne, co będzie trzeba zrobić, wysyłają to do różnych firm, te firmy przysyłają swoje propozycje, ktoś tam wygrywa kontrakt, a potem ci eksperci z ESA tak naprawdę zajmują się nadzorowaniem tej, powiedzmy, tej firmy, tej pracy, jak tam to postępuje, jak tam, no nie wiem, analizą dokumentów, które oni tam produkują, analizą jakieś tam review tych rzeczy, które oni dostarczają, czy gdzieś tam, nie wiem, dostarczają jakiś moduł, dostarczają jakiś hardware, czy jakiś software, oni zajmują się tak naprawdę analizą tego, a nie samym siedzeniem i pisem kodu. Tym, co najwyżej, właśnie tak jak mówię, zajmują się ludzie, którzy robią jakieś operations. W związku z czym ciężko to trochę porównywać, dlatego że SpaceX jest tak naprawdę porównywalny do właśnie jednej z tych firm, że gdzieś tam jak SpaceX pracuje, tak na przykład, nie wiem, Airbus mógłby się z nim porównywać, no bo oni zajmują się faktycznie trochę tak wykonywaniem tych projektów, a niekoniecznie zajmują się właśnie takimi rzeczami jak agencje kosmiczne. W związku z czym w tym wypadku trudno by było się jakoś porównywać. Zresztą to trzeba rozróżnić organizacje takie właśnie, które zajmują się wydawaniem pieniędzy, a nie są firmą, która ma je zarabiać w żaden sposób, prawda? No bo powiedzmy, te organizacje, o których tutaj mówimy, to są organizacje, które mają jakiś tam budżet, które gdzieś tam kraje członkowskie płacą i oni zajmują się wydawaniem tych pieniędzy, więc co najwyżej muszą brać pod uwagę, żeby wydać te pieniądze mądrze, ale jakby nie myślą o tym, żeby w jaki sposób można optymalizować koszty. No, co najwyżej mogą wybrać tańszego dostawcę, ale tak naprawdę nie bardzo mają możliwość, żeby to jakoś inaczej optymalizować, podczas gdy SpaceX właśnie pracuje nad tym, jak optymalizować koszty w produkcji. Racja, to prędzej by było pewnie porównanie właśnie ESA do NASA, tak, to byłoby. Tak, to już prędzej coś takiego. A powiedz mi, to w tych ośrodkach, czy to w ESA, czy w CERN-ie, czy obecnie w obserwatorium, to jest tak, że pracujesz na przykład przez cały czas nad jednym projektem, czy to są jakieś małe projekty, które właśnie tak wiążą się z jakimś konkretnym badaniem i na przykład parę miesięcy i to jest wypuszczane i przechodzisz dalej? To zależy, ale generalnie jest faktycznie dużo czegoś takiego, że możesz pracować nad różnymi projektami. Jest faktycznie tak, że możesz mieć, wiadomo, że gdzieś tam jest, są jakieś projekty, przy których pracujesz, ale faktycznie może być tak, że ad hoc na przykład potrzebujesz, nie wiem, przez kilka tygodni zająć się zupełnie czymś innym, niż się zajmowałeś wcześniej, bo jest potrzebne jakieś tam, nie wiem, małe narzędzie do zrobienia czegoś innego, więc faktycznie tak jest, że skacze się trochę pomiędzy projektami. Poza tym też jest trochę, tak jak wspomniałem wcześniej, że nie ma tak, że jest konkurencja i musimy na przykład gonić konkurencję i dodawać jakieś tam feature'y, więc jest często tak, że jest jakiś projekt, i ten projekt się kończy, w pewnym sensie przynajmniej, takim, że napisaliśmy to, co było zgodne z wymaganiami, wypuszczamy jakąś tam wersję i w tym momencie ten projekt, jest jakiś maintenance do niego, taki, że wiadomo, jak coś wybuchnie, no to trzeba to naprawić, ale generalnie nie ma w tym projekcie już developmentu, na przykład przynajmniej na razie, może na przykład za pół roku czy za rok będzie jakieś kolejne wymagania dojną, będzie jakiś tam kolejny development, ale ten projekt na przykład idzie w odstawkę, a teraz będziemy się zajmować zupełnie czymś innym. W związku z czym, i wynika to właśnie, tak jak mówię, z tego, że nie trzeba gonić za konkurencją, nie trzeba gonić za jakimś rynkiem czy za klientami, tylko tak naprawdę wypuściliśmy coś, to było to, co użytkownicy od nas oczekiwali i oni teraz z tym pracują i nie ma potrzeby siedzieć dalej tego rozwijać. W związku z czym faktycznie jest dużo takiego skakania pomiędzy projektami. Czasami to też jest takie skakanie w ogóle pomiędzy zupełnie innymi technologiami. To w ogóle, jak rozumiem, w ESA na przykład były takie sytuacje, że był tam taki, powiedzmy, największy projekt, przy którym pracowałem, on był związany z dekodowaniem telemetrii z takich zaopatrzeniowych statków kosmicznych, które latały na stację kosmiczną. Coś takiego jak teraz aktualnie lata, powiedzmy, Progress, Cygnus, Dragon, to są takie statki, które latają z zaopatrzeniem. I przez pewien czas ESA też miała swoją flotę takich statków zaopatrzeniowych. I ja pracowałem w takim zespole, który się nazywał Engineering Support Team. To byli eksperci, którzy zajmowali się w trakcie, kiedy misja trwała, no to
oni zajmowali się sprawdzaniem, czy wszystko jest OK. Jeżeli wystąpił jakiś problem, no to oni się zajmowali analizą i powiedzmy dochodzeniem tego, co się tak naprawdę stało, gdzie jest jakiś problem, jak to naprawić. I pisałem tam taki system, żeby można było mieć dostęp do telemetrii z tych statków kosmicznych, ale nie siedząc w control center w Toulouse, tylko na przykład siedząc u siebie w domu albo w biurze, albo gdzieś w jakimś innym miejscu. I na przykład zdarzało mi się tam też robić takie rzeczy, które były zupełnie jakby niezwiązane z tym, tylko na przykład gdzieś ktoś mnie poprosił o jakąś tam analizę, powiedzmy analizę danych, to znaczy, żeby coś zrobić sam z danymi, ktoś był na przykład ekspertem jakimś domenowym, w związku z czym ktoś tam, nie wiem, był specjalistą od zasilania, a potrzebował, żeby gdzieś tam, nie wiem, policzyć mu jakieś aproksymacje, policzyć mu jakieś takie śmieszne rzeczy, które powiedzmy, że dla mnie nie są jakimś stanie skomplikowaną rzeczą, dla ludzi, którzy, nie wiem, studiowali informatykę, pewnie też nie są. Dla kogoś, kto jest, nie wiem, inżynierem, który się zajmuje jakąś zupełnie innym działem, to jest jakby okej, wiadomo, że da się to jakoś zrobić, ale jak, no to niekoniecznie jest takie proste. I też można było zobaczyć w ogóle takie dziwne rzeczy. Generalnie na przykład spotkałem się z takim problemem, że został mi przypisany jakiś tam defekt do poprawienia w takim oprogramowaniu, nazwijmy to oprogramowaniu. I okazało się, że oprogramowanie to jest aplikacja napisana w Excelu, to znaczy wiadomo, no. Visual Basic for Applications, więc to był taki wielki spreadsheet Excela, w którym był jakiś kod. I ten kod to właśnie ekspert, który zajmował się tam panelami słonecznymi, zasilaniem na tym naszym statku kosmicznym, który statek kosmiczny kosztował 250 milionów euro, cała misja kosztowała 450 milionów euro, a to był ekspert, który swoją codzienną pracę opierał o ten spreadsheet Excela. I... No, tak, pamiętam taką grafikę, że Excel trzyma cały świat. No i trochę tak jest. I oczywiście i bug był taki, że jak on pracuje w biurze w Holandii, tam gdzie pracowaliśmy, to wszystko jest okej, okay, ale jak próbuje pracować w centrum sterowania lotów w Toulouse, jak tam czasami jest w centrum sterowania, to mówisz, że tam nie działa ten jego spreadsheet. Uruchamia ten spreadsheet i nie działa. I co się okazało? Okazało się, że problem był taki, że w zależności od tego, jakie masz lokale ustawione w systemie, to separator tam dziesiętny i separator tysięcy to są kropki albo przecinki. I okazuje się, że francuski jest inny niż jeżeli jesteś tam w Holandii, w związku z czym jak on wrzucał to na komputer, który był we Francji, to oczywiście separator się zmienia, w związku z czym te wszystkie dane, które miał w tym skrzętnie zbierane w tym spreadsheetie, to były tak naprawdę niepoprawne dane, bo inaczej się czytały i wszystko gdzieś tam wybuchało. W związku z czym można sobie tak wyobrazić, że no tutaj właśnie prawie pół miliarda euro, a ktoś tutaj trzyma to właśnie w Excelu i jeszcze pomylił separatory dziesiętne, bo gdzieś tam zahardkodował, że to będzie przecinek, a to nie był przecinek. I gdzieś tam właśnie robiłem jakiegoś fixa, żeby wyciągnąć separator systemowy i tam gdzieś go ulokować. W związku z czym są takie dość, powiedzmy, zabawne sytuacje czasem jak się tak pracuje. Myślę, że każdy, kto dłużej pracuje przy softcie, to się spotkał przynajmniej raz z tym problemem przecinka i kropki, bo to chyba to jest taki test na programisty. Raz to naprawisz, to możesz dopiero nazwać się programistą, ale to skoro już tak zacząłeś o takich projektach, to masz jeszcze jakieś na przykład takie, które najbardziej ci zapadły w pamięć, albo jakieś właśnie tak nietypowe, jak ten problem Excela, które na przykład którymi może warto się tutaj podzielić, żeby... Z takich nietypowych rzeczy, no na przykład jak się robi rzeczy związane właśnie z jakimiś tam technologiami kosmicznymi, to na przykład jest taki problem, który się nazywa przestępne sekundy. Pewnie wielu ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy, ale istnieje coś takiego, co się nazywa przestępną sekundą, która jest komisyjnie dodawana co kilka lat. Teraz aktualnie tam, nie wiem, jest pewnie jakieś 16 czy 17 sekund, gdzieś tam od UTC do aktualnej daty jest tak naprawdę, trzeba dodać te kilka sekund w zależności od tego, do którego roku to dodajemy. I to może się wydawać, że okej, przy takich normalnych operacjach w normalnym systemie to tak naprawdę nie ma specjalnie znaczenia, no bo tam sekunda w te czy we w te to nie robi jakiejś takiej strasznej różnicy. A w tym momencie, kiedy mamy na przykład jakiś tam statek kosmiczny, który wysyła jakąś tam telemetrię, która ma, nie wiem, rozdzielczość tam, nie wiem, 1000 razy na sekundę, jakieś tam odczyty sensorów są wysyłane, to w tym momencie, jeżeli jest jakiś problem i ekspert ma analizować właśnie, w jakimś tam momencie wystąpił problem, to nie może analizować 15 sekund wcześniej albo 15 sekund później, bo to jest zupełnie inne, jakby nie te dane, które powinien analizować, więc spędzi kilka dni analizując w ogóle nie ten fragment danych, który powinien. W związku z czym jest taki problem, o którym trzeba myśleć. Jest też taki problem związany w ogóle z testowaniem tego wszystkiego. Bo trzeba sobie wyobrazić, że na przykład w CERN-ie nie ma drugiego akceleratora, żeby można coś wrzucić na testa i sobie sprawdzić. Tak samo teraz na przykład nie mamy drugiego teleskopu, żeby można tam sobie coś wrzucić na chwilę i tam szybko przetestować coś na innym teleskopie. Albo nie ma, nie wiem,
testowego egzemplarza statku kosmicznego, gdzie można sobie tam szybko coś przetestować. To tak nie działa. Czasami ma się jakieś tam, powiedzmy, mock-upy hardware'owe, że można gdzieś tam coś wpiąć i coś przetestować, ma jakiś tam setup w laboratorium, gdzie można coś przetestować, ale wiadomo, że nie ma takiej sytuacji, że możesz faktycznie przetestować wszystkie swoje zmiany gdzieś tam w środowisku, które imituje środowisko produkcyjne, bo po prostu nie ma takiego środowiska testowego. Więc na przykład zdarzyła się taka sytuacja raz, w CERN-ie robiliśmy taki duży upgrade. W CERN-ie generalnie tak, że tylko dla ustalenia uwagi, pracowałem w grupie, która się zajmowała się systemami sterowania. Więc generalnie nie systemami sterowania akceleratorów, dlatego że tym się zajmowała inna grupa, a nasza zajmowała się przemysłowymi systemami sterowania, czyli wszystko, co nie jest akcelerator, czyli na przykład sterowanie próżnią, jakieś tam power konwertery, jakieś tam chłodzenie kryogeniczne akceleratora, więc wszystko, co wymaga takich właśnie systemów sterowania, ale to nie są systemy związane bezpośrednio z samym akceleratorem. I na przykład był taki duży upgrade tego systemu i ktoś przez przypadek wyłączył prąd w całym CERN-ie w trakcie tego upgrade'u, dlatego że właśnie upgrade'ował tam system zarządzania właśnie tam zasilaniem, no i gdzieś tam był jakiś mały błąd w kodzie, no i wyszło, że ten wyłączył się całe zasilanie w całym CERN-ie. Zresztą ten deweloper później musiał niestety chodzić i się tłumaczyć przed tam wysoko postawionymi ludźmi, jak to się w ogóle stało, bo niektórzy oczywiście gdzieś tam w managementzie wyżej w ogóle nie zdawali sobie sprawy z tego, że taki deweloper tak naprawdę w ogóle ma taką możliwość, w sensie no musi mieć, bo jeżeli on ma władzę, żeby zaupdate'ować to programowanie, to siłą rzeczy jest w stanie tam coś zepsuć na przykład, ale niektórzy sobie z tego nie zdawali sprawy, że to ktoś tam po prostu, jakiś tam szary deweloper może wcisnąć guzik i wyłączyć wszędzie prąd. Więc no trochę testowanie na produkcji w sumie, nie? Bo testy testami, ale no, nie odtworzysz tego środowiska, tak jak mówisz. To prawda. Zresztą inny problem jest też taki, że czasami w ogóle nie możesz czegoś przetestować tak, kiedy chcesz. To nie jest jakiś taki continuous deployment w pewnych sytuacjach jest w ogóle niemożliwe. W CERN-ie jest tak, że jeżeli zmienia się coś, co jest związane właśnie gdzieś tam z jakimś hardwarem, gdzieś tam z jakimiś systemami sterowania, to generalnie trzeba czekać na tak zwany technical stop, gdzie tam przez kilka dni nie ma, jakby akcelerator jest włączony, nic się nie dzieje, więc można wtedy faktycznie przeprowadzić jakieś zmiany. Jeżeli są jakieś większe upgrade'y, no to na przykład teraz jest tam long shutdown w CERN-ie, który trwa tam prawie 2 lata, gdzie faktycznie wymienia się jakieś tam duże elementy hardware'u i robi się jakieś tam duże zmiany. Ale tak generalnie, no to nie da się jakby tak ad hoc szybko czegoś zmienić, dlatego że, nie wiem, akcelerator jest włączony, no tam jest promieniowanie, zanim się go wyłączy, zanim w ogóle ktoś będzie mógł tam zejść, no to mija czas. W związku z czym jest tak, że nawet jeżeli chcesz, raz, że nie masz za bardzo jak testować, a dwa, że masz jakby taki one shot, że wrzucasz coś i albo zadziała, ale nie masz jakby czasu, żeby to debugować, żeby coś tam z tym robić, no bo okno do tych upgrade'ów jest małe. A to macie jakieś specjalne wymagania w ogóle co do kodu, na przykład jakieś specjalne procedury review albo dokumentowania tego wszystkiego, sposób pisania tego kodu, bo no bo jak piszę sobie taką aplikację w firmie komercyjnej, która gdzieś tam będzie jakieś dane z bazy wyświetlać, no to no jest to review, są jakieś testy, no ale jak coś się posypie, no to najwyżej ktoś trochę później zobaczy, że mu się kwota na gdzieś na fakturze zmieniła, no nie? Raczej nic nie wybuchnie zazwyczaj. A tutaj pewnie trochę więcej uwagi się przykłada do tego, żeby to sprawdzić, zanim w ogóle ten kod będzie skompilowany, no nie? Tak, to tak jak mówiłem, na przykład w ESA jest bardzo dużo jakichś tam produkcji dokumentacji, jakichś tam specyfikacji i tak dalej. Na przykład trzeba też zrobić coś takiego, co się nazywa, raczej trzeba przygotować specyfikację testów, więc która jest w ogóle cross-checked z wymaganiami, to znaczy trzeba przygotować listę testów i w tym teście trzeba napisać, że okej, w jaki sposób to testujemy i które wymagania funkcjonalne, które zostały wyspecyfikowane, w ten sposób dowodzimy. I dlaczego? I cały taki justification trzeba napisać, wszystko trzeba opisać, że w jaki sposób dowodzimy, że faktycznie to działa, jakie są warunki wstępne tego testu, co dowodzi, że faktycznie ten test faktycznie działa. I potem trzeba też napisać w ogóle raport z tego wykonania testu, w związku z czym jak już wykonamy te testy, to oczywiście musi być też raport, który opisuje, że co się stało, czy to wszystko zadziałało, czy nie, w związku z czym jest dużo takiego formalizmu, gdzie faktycznie trzeba. To nie jest tak, że gdzieś tam puszczamy tylko w systemie, zapalam się na zielono i wszystko jest okej. Okay. No, to tak nie działa, że faktycznie puszczamy, zapali się na zielono, a my potem musimy napisać dość długi dokument, żeby faktycznie wyjaśnić, że udowodniliśmy, że to zadziałało tak, jak powinno było zadziałać. Poza tym są też takie na przykład w CERN-ie,
w tej mojej grupie było kilka osób, które robiło doktoraty na temat formalnej weryfikacji kodu, w związku z czym oni tam tworzyli narzędzia związane właśnie z formalnym dowodzeniem, że jakieś tam fragmenty tych naszych systemów sterowania działają. No, gdzieś tam też mi się przewinęły takie dyskusje na temat tego i dlaczego tego się nie stosuje, no ale to jest kosztowne, no nie? Jest kosztowne i w dużej skali bardzo ciężko to zrobić. W sensie im bardziej skomplikowany system, tym ciężej tak naprawdę dojść do tego, czy to faktycznie działa. Zresztą oni też, powiedzmy, te swoje badania robili już nawet nie tylko w kwestii samej formalnej weryfikacji, ale też formalnej weryfikacji, która uwzględnia czas. Bo oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że jedną rzeczą jest stwierdzić, czy na przykład czy gdzieś tam można dojść z jednego punktu programu do drugiego punktu, gdzie to są jakieś tam warunki, że nie powinno się tak zdarzyć. Prawda, że to się jakimś constraint solverem to się da nawet sprawdzić, że czy można dojść do jakiegoś punktu w programie, czy nie. Ale kiedy dochodzi czas na przykład, że ten program działa i na przykład jego stan się zmienia za każdym razem, kiedy coś tam się wykonuje, szczególnie jeżeli masz na przykład system sterowania, no to one działają tam w takiej pętli cały czas. W związku z czym gdzieś tam w pętli się coś może zmieniać w systemie. Więc żeby udowodnić, że z upływem czasu ten system nie przestanie być bezpieczny, to jest tak naprawdę jeszcze bardziej skomplikowany problem niż sama taka statyczna analiza i takie klasyczne formalne weryfikowanie, czy ten algorytm jest poprawny. To jest tak naprawdę dość skomplikowany problem. Więc generalnie no jest w tym trochę problemów, żeby stwierdzić, czy to faktycznie działa, czy to będzie działać poprawnie. Ale tak poza tym, no to jednak stosuje się jakieś tam przemysłowe standardy, w związku z tym jakieś takie code review i tak dalej, to wszystko tak naprawdę też tam jest. I ciężko tak naprawdę zrobić więcej. No robi się trochę prototypów, robi się jakieś tam symulacje i tego typu rzeczy, jakieś testowanie czasem z jakimś tam hardware in loop, że jest jakiś tam faktycznie przygotowany moduł hardware'owy, który symuluje to, co faktycznie gdzieś tam będzie działać. Ale tak naprawdę nigdy nie ma całkowitej pewności, że to wszystko zadziała. Dobra, to jeżeli tak już cały czas porównujemy się do takiej przeciętnej pracy programisty, to w końcu pora zapytać, jak to z tymi technologiami jest, no bo jak ja sobie siedzę w firmie, tak klepię te webowe aplikacje, no to jak coś wyszło tydzień temu, no to właściwie już można spokojnie na produkcję pchać, no nie? Jak język dostał update na początku roku, no to już powoli się przedawnia, a domyślam się, że wy stosujecie trochę inne technologie i trochę dłużej trwa ten okres od powstania jakiegoś rozwiązania do zastosowania go. Generalnie tak, nie ma takiego hype-driven development. Faktycznie okres adopcji jest zwykle dłuższy i raczej czeka się na to, żeby zobaczyć, czy, nie wiem, jeżeli wyszła jakaś nowa technologia, czy to się przyjmie, czy to się nie przyjmie, zanim gdzieś tam się zrobi migrację. Poza tym jest też tak trochę, jak wspomniałem wcześniej, że niektóre projekty zaimplementowaliśmy coś, no i on teraz idzie w odstawkę, gdzieś tam jest jakiś maintenance do niego, ale zwykle nie jest specjalnie aktywny. W związku z czym mamy teraz na przykład systemy, które widziałem gdzieś tam, ostatnia zmiana była, nie wiem, 2005. I to cały czas działało od 2005 roku i nikt tego nie zmienia, bo nie było żadnych wymagań, żeby coś więcej w tym robić, w związku z czym to stoi tak jak stało od tego roku 2005. Ja to w firmie, znaczy u klientów się zdarzało widzieć takie rzeczy, także... Tak, więc... A jaki jest najstarszy kod, jaki widziałeś, jak już... Nie wiem, szczerze mówiąc, czy widziałem jakiś taki bardzo stary. Teraz, gdzie tutaj pracuję, no to tak jak mówię, to widziałem jakiś system, który jest 2005, ostatnia zmiana i działa cały czas. W związku z czym jest tak. Poza tym jest też takie coś związane z tym, kto tak naprawdę będzie pracował nad tym systemem. I pod tym względem też trzeba dobrze dobierać technologię. To chciałem nawiązać do tego, gdzie tam Jarek pod tym swoim wideo ostatnio wrzucił taki komentarz, żebym powiedział, jak to się stało, że ja pracuję w Javie, że taki młody, obiecujący programista pracuje w Javie. Więc wynika to trochę z tego, że w tych organizacjach są tak naprawdę dwa rodzaje ludzi, którzy będą w tych zespołach nad tymi wszystkimi rzeczami pracować. Więc są ludzie, którzy są tam na stałych kontraktach i często to są w ogóle dożywotnie kontrakty. Więc jak ktoś dostaje stały kontrakt, to są na tyle dobre warunki, że rzadko kiedy ktoś się z nich zwalnia, w związku z czym często to są ludzie, którzy tam siedzą na przykład już, nie wiem, od 20 lat i pracują na tym stanowisku. Ale z drugiej strony, tych ludzi jest generalnie niewiele. Takich stałych kontraktów jest niewiele. Jak się tam ktoś się śledzi gdzieś tam, jak często się pojawiają jakieś ogłoszenia i rekrutacje, no to widać, że tych openingów jest bardzo mało na takie pozycje. A z drugiej strony, ludzie, którzy tam będą pracować oprócz tego, to są ludzie, którzy tam są zwykle bardzo tymczasowi. To są na przykład studenci, to są na przykład doktoranci, to są gdzieś tam jacyś kontraktorzy, ale oni tam na przykład pracują, powiedzmy, nie wiem, rok czy dwa na jakichś tam tymczasowych kontraktach. W związku z czym, gdy wybieramy technologię,
do implementacji tych systemów, to musimy wziąć pod uwagę to, że dzisiaj ok, mamy jakichś tam dwóch studentów, oni nam będą pomagać, będą coś implementować, ale my dostaniemy za rok na przykład nowych studentów i teraz musimy tych nowych studentów w to wdrożyć, w związku z czym, jeżeli użyjemy jakiejś dziwnej technologii albo jakiejś takiej mega hipster technologii, która dzisiaj jest, a jutro jej nie ma, to może się okazać, że za rok na przykład nikt tej technologii już nie będzie znał, bo ok, ta technologia już umarła, no i teraz nie bardzo mamy jak w ogóle znaleźć kogoś, kto by mógł ten system supportować dalej, no bo tak naprawdę nie ma ludzi, którzy znają tę technologię, w związku z czym dlatego też jest trochę tak, że adopcja jest wolniejsza, czeka się na to, żeby zobaczyć, ok, czy ten język się przyjmie, się nie przyjmie, zanim w ogóle pomyślimy, żeby go użyć. W związku z czym to nie jest tak, że o, wczoraj się pojawił jakiś tam, nie wiem, Kotlin 2 i czy weźmiemy go na produkcję, czy nie, to jednak poczeka się na przykład rok czy dwa, żeby zobaczyć, czy ten język faktycznie się przyjął. Jeżeli się przyjmie, jeżeli ludzie z niego korzystają, no to ok, to możemy faktycznie zacząć coś pisać w tym języku, żeby właśnie nie wpaść na taką sytuację, że zaczęliśmy, zrobiliśmy coś w jakiejś tam hipsterskiej technologii, myśleliśmy, że ona się przyjmie, wszystko teraz będzie w tej technologii pisane, a tu się okazuje się, że za chwilę w sumie nikt jej nie zna i nie ma kto w ogóle tego systemu daje rozwijać, nie ma kogo kto naprawić. Jest ten jeden deweloper, który tam jest, powiedzmy, czy tam dwóch, który jest tam leadem tego projektu, on tam ma stały kontrakt, ale to jest jedna osoba, a on chciałby jakichś tam nowych ludzi zdobyć do projektu, a nie ma skąd ich zdobyć, bo nikt tej technologii nie zna. Czy to jest tak, że te technologie to jest raczej coś typu, nie wiem, C++, Java, czy raczej, czy trafiają się na przykład takie egzotyczne języki albo takie technologie, które raczej w komercyjnym użyciu zostały zapomniane gdzieś na kartach historii? Generalnie takie trzy najpopularniejsze języki to jest Java, Python i C++. To niewątpliwie jest taki bread and butter, to faktycznie wszędzie jest i z tego się korzysta. Czy są jakieś technologie takie dziwne? Wydaje mi się, że nie do końca, niespecjalnie. Znaczy starają się ludzie jednak, jeżeli właśnie zdarzy się taka sytuacja, że okej, mamy coś w technologii, której nikt już nie używa, nie supportuje, no to się po prostu przepytuje te systemy, żeby nie wpaść w taki problem, że mamy coś w COBOL-u i w sumie nie wiadomo skąd wziąć ludzi, żeby to supportowali. Więc wydaje mi się, że nie ma takich strasznych problemów z tym związanymi, chociaż zdarzają się takie problemy. Teraz na przykład przepisywałem taki system, gdzie z jakiegoś powodu ktoś użył jakiegoś takiego dziwnego frameworku do Java, no i ten framework to już tam od 5 lat nie żyje, w ogóle nie ma już żadnych update'ów, w związku z czym trzeba było to po prostu przepisać na coś normalnego. I no i to jest, wiem, że Jarek by mnie pewnie tutaj odsądził od czci wiary, że gdzieś tam jakiegoś Springa wrzucam, ale prawda jest taka, że jak wrzucę ten Springa, to wiem, że na przykład jak przyjdzie jakiś student albo jak przyjdzie jakaś nowa osoba, to ona będzie wiedziała, co z tym zrobić. A jak weźmiemy jakiś taki hipsterski framework, to już może się okazać właśnie tak, jak było, że tutaj ktoś tak zrobił, że zrobił to w jakimś takim dziwnym frameworku. No i może te kilka lat temu faktycznie to był jakiś tam framework na topie, ale dzisiaj tak naprawdę nikt już o nim nie pamięta i nie ma jak tego tak naprawdę supportować, bo już ten framework nie jest rozwijany, już tam spina się tylko z Javą, tam nie wiem, 1.7 czy 1.8, no i to generalnie powoduje problemy, w związku z czym jest taki raczej nastawienie, żeby wybierać jakieś takie mainstreamowe technologie, ale to głównie właśnie wynika z tego, że ktoś to musi potem supportować, ktoś to musi rozwijać i tak naprawdę nie ma środków na to, żeby cały czas nie wiem, migrować na jakieś tam inne rzeczy. Dobra, to chyba to trochę uspokoiłeś potencjalnych kandydatów, że to nie będą raczej jakieś języki, które 30 lat temu były popularne, tylko coś, z czym się można spotkać nawet na co dzień, więc trochę zmierzając do końca, tak zapytam cię, czy trudno jest się dostać do takich miejsc, czy są jakieś specjalne wymagania, albo nie wiem, trzeba zdać jakieś specjalne kursy, certyfikaty, czy pracując po prostu jako szeregowy programista jestem w stanie w jakimś sensownym czasie po prostu przeskoczyć, albo gdzieś tam na początku, będąc studentem, który planuje ścieżkę kariery, gdzieś rozważać takie rzeczy. Okej, więc jeśli chodzi o jakieś takie rzeczy związane ze studentami, to znaczy jakieś tam praktyki, jakieś tam staże, to jest dużo łatwiej zrobić. I generalnie jak ktoś jest jeszcze na tym etapie, to ja bym osobiście polecał próbować, bo tych openingów jest dużo. Na przykład w CERN-ie tam pozycji dla summer studentów jest tam chyba jakieś 250. Gdzieś tam pozycji dla technical studentów, czyli dla takich studentów, którzy tam przyjeżdżają na rok pracować, takiej pozycji było około 200. W związku z czym generalnie jest w porównaniu do tego, gdzie tam openingów na stałą pozycję dla programisty, to może być na przykład, nie wiem, aktualnie jest może jeden albo dwa.
trzeba jakby widzieć tą różnicę, że jako student dużo prościej się tam dostać faktycznie. Są takie specjalne właśnie programy dla tych ludzi przygotowane, więc generalnie warto próbować właśnie na taki kontrakt. Szczególnie, że moim zdaniem to generalnie pomaga. To znaczy, jak ktoś już ma jeden taki wpis w CV, to dużo prościej jest na przykład rekrutować się w jakieś inne miejsce i dużo prościej się tam dostać, kiedy już mamy jakiś taki fajny wpis w CV. Zresztą nie mówię, że to musi być akurat wpis gdzieś tam na przykład w Cernu czy ZES, jak ktoś ma, nie wiem, był na praktykach w Google, czy był na praktykach gdzieś tam w Facebooku, to pewnie też to nie działa. To znaczy, jak już ktoś ma jakiś taki fajny wpis, to zawsze też lepiej wygląda, bo ktoś inaczej na nas będzie patrzył na rozmowie, bo jednak o, widać, że ktoś tutaj coś ciekawego zrobił, już ktoś uznał, że ten gość jest dobry, bo już go tam widzieli. Jeżeli chodzi o success rate w takiej rekrutacji na stałe pozycje, to wydaje mi się, że gdzieś tam w CERN-ie, jak patrzę na jakieś statystyki, to jest gdzieś koło 1%. To znaczy szansa, że od aplikacji do dostania pozycji to jest powiedzmy 1%, że się uda. No tylko, więc, że konkurujesz z całym światem tak naprawdę, no nie? To nie jest tak, że... Tak, więc na pewno nie jest łatwo, to nie jest tak, że no, że tam aplikujesz i się dostajesz, nie ma żadnego problemu. Szczególnie, że trzeba sobie wziąć pod uwagę to, że to nie jest tak jak w jakichś takich firmach typu właśnie Google, gdzie rekrutacja jest ustandaryzowana, to znaczy masz jakiś tam standardowy format rekrutacji, wszyscy przychodzą tą samą i kto tam powiedzmy jest powyżej jakiegoś poziomu, ten dostaje automatycznie ofertę pracy i gdzieś tam potem sobie wybiera jakiś. To jest zupełnie inna sytuacja, bo tutaj rekrutuje się do konkretnych projektów, do konkretnych zespołów. Jeżeli ktoś sobie wejdzie gdzieś tam na stronę rekrutacji, no na przykład tam na stronę rekrutacji ESA i zobaczy, to tam są pozycje do bardzo konkretnej, że do konkretnego zespołu, do konkretnej grupy, do konkretnego projektu się rekrutujemy. W związku z czym wymagania są bardzo konkretne pod tą jedną pozycję i też w związku z tym, że rekrutuje się też oczywiście innych ludzi, to nie są firmy, które zajmują się programowaniem, tam rekrutuje się też gdzieś tam fizyków, jakichś inżynierów i tak dalej, w związku z czym nie ma takiego standardowego procesu rekrutacyjnego, no bo tak naprawdę każda pozycja jest inna. W związku z czym jest bardzo duża wolność z punktu widzenia powiedzmy menadżera i lidera zespołu, którzy powiedzmy dokonują tej rekrutacji, czy gdzieś tam tak naprawdę to, o co nas będą na przykład pytać na rekrutacji, albo to w ogóle jak ta rekrutacja będzie wyglądać, na co będzie nastawiona, to w dużej mierze zależy od tego tak naprawdę, gdzie się rekrutujemy i kto nas rekrutuje. Nie ma jakiegoś takiego standardowego formatu, więc może się okazać, że jedna osoba będzie miała jakieś, nie wiem, problemy algorytmiczne do rozwiązania, a zupełnie inna osoba będzie miała zupełnie inne problemy, bo będzie musiała na przykład udowodnić, że gdzieś tam potrafi jakieś tam, nie wiem, problemy zdebugować, bo ona na przykład będzie pracować z jakimś tam systemem, gdzie trzeba robić jakieś dziwne rzeczy w dziwnych, powiedzmy, systemach i trzeba na przykład umieć się odnaleźć, jak to na przykład zdebugować. W związku z czym wydaje mi się, że nie ma jakiegoś takiego standardowego jednego formatu i nie da się tak powiedzieć, że o, trzeba się przygotować z tego i tego, że tam, nie wiem, ktoś zrobi lead code i to już się uda. To tak nie działa niestety. To jest raczej tak, że jeżeli mamy doświadczenie w tym, czego szukają, no to mamy szansę. Jeżeli nie, no to może być ciężko. Więc jeżeli ktoś by chciał, no to najlepszy sposób to jest wejść na stronę rekrutacji, zobaczyć, jakie są pozycje, które są otwarte, które by nas na przykład mogły interesować i zobaczyć, jakie technologie są na przykład wymagane, jakie kompetencje są wymagane, czego tam tak naprawdę szukają. I pod tym względem próbować, powiedzmy, analizować, czy spełniam te wymagania, a jeżeli nie, no to gdzie mógłbym się rozwijać, żeby spełniać te wymagania. To znaczy, jeżeli chodzi o tą standaryzację, to wydaje mi się, znaczy moje doświadczenie jest takie, że poza właśnie takimi firmami jak Google, Facebook, to czy jakimiś faktycznie dużymi korporacjami, to jednak też te procesy są różne i zależy, co zespół potrzebuje, no nie? A u ciebie jak to wyglądało? To znaczy, był taki ciężki proces rekrutacyjny typu właśnie Google, gdzie dużo algorytmów było, czy... Znaczy pytam właśnie o... Trochę zbiorczo, ale no pewnie gdzieś tam pod spodem mam na myśli może najcięższy czy najciekawszy proces rekrutacji, na jaki udało ci się trafić. Więc generalnie nie. Wydaje mi się, że pod takim względem nie było czegoś takiego, że gdyby mnie tam maglował z jakichś tam rzeczy, ale są takie, powiedzmy, elementy, które są w pewnym sensie mogą się wydać dla kogoś nietypowe. Bo na przykład jest duża waga przywiązywana do tych rzeczy jak referencje. I to nie tylko raz, że na przykład czasami byłem proszony o pisane referencje, a na przykład teraz, jak się rekrutowałem do ESO, to na przykład jestem poproszony o podanie kontaktu do kilku osób, z którymi oni by się mogli skontaktować i zapytać o referencje. I wiem, że faktycznie to zrobili. To nie jest tak, że gdzieś tam pytali tak pro forma, tylko faktycznie rozmawiałem potem z tymi osobami, które podałem i faktycznie dostały telefon i faktycznie musiały gdzieś tam opowiedzieć,
o współpracy ze mną, jak to dało, czy mnie polecają, czy nie, w związku z czym wydaje mi się, że jest do tego przykładana duża waga, gdzie wydaje mi się, że w Polsce raczej nikt się specjalnie takimi rzeczami nie przejmuje, gdzieś tam zwykły korporacji nie ma znaczenia, a tutaj jednak jest tak, że gdzieś ktoś będzie z tobą rozmawiał i pytał cię o to, czy ten gość jest dobry, czy nie jest dobry. Więc to jest taka jedna rzecz, która jest taka dość istotna. Poza tym wydaje mi się, że w procesie rekrutacyjnym też biorą udział różni ludzie. Teraz na przykład jak się rekrutowałem, to ja interwiu wydaje mi się, że z 5 różnymi osobami, gdzie to nie byli tylko gdzieś tam z menadżerem tego projektu, z liderem tego projektu, gdzieś tam, wiadomo, też były jakieś tam techniczne pytania, ale też na przykład miałem rozmowy jakieś rowy, no to wiadomo, że gdzieś tam, że sprawdzić, czy ktoś zna język, czy spełnia jakieś tam, powiedzmy, behawioralne kompetencje, ale miałem też na przykład rozmowę z astronomem i gdzieś tam właśnie pytania na przykład od astronoma były takie zupełnie, których normalnie by się na przykład ktoś nie spodziewał, bo na przykład związane z tym, jak sobie radzę na przykład z feedbackiem od użytkowników, że czy mógłbym tam, nie wiem, opowiedzieć o jakichś tam sytuacjach, gdzie faktycznie musiałem pracować właśnie gdzieś tam z jakimiś naukowcami albo z inżynierami, jak to w ogóle, jak mi się układa z nimi współpraca, bo tutaj na przykład będę to potrzebował faktycznie na co dzień robić, że gdzieś tam faktycznie muszę cały czas rozmawiać z jakimiś astronomami i coś tam będę musiał z nimi robić. I tak samo gdzieś tam jakiś tam feedback dostaję od astronomów i też trzeba się z nimi jakoś dogadać. Więc to są takie rzeczy, które normalnie by się niekoniecznie ktoś spodziewał na jakieś tam właśnie na programista, tutaj tak naprawdę rozmawiamy o trochę innych rzeczach. Zastanawiam się, czy... Wydaje mi się, że nie było jakichś takich... Na pewno nie takich, żeby mi zapadło w pamięć, że ojej, było takie ciężkie, że w ogóle nic nie rozwiązałem, nic nie wiedziałem, jak zrobić, raczej nie. Było trochę takich pytań, powiedzmy, z zakresu software design, więc tam na przykład jak zaprojektowałbym jakiś tam system, powiedzmy, częściowo przypominając to, nad czym oni tam pracują. Na przykład, żeby przedstawić, okej, okay, jak ja bym to zaprojektował i potem przedyskutować z nimi, na przykład, że oni, okej, okay, ich design wygląda tak, na przykład, co jest tutaj lepszego, co jest tutaj gorszego, więc takie bardziej wysokopoziomowe, wydaje mi się, rozmowy, ale to też, wydaje mi się, trochę wynika z tego, że też to, powiedzmy, nie rekrutowałem się na taką juniorską pozycję, żeby sprawdzać, czy umiem, nie wiem, pętlę napisać, tylko bardziej już, powiedzmy, takie bardziej zaawansowane tematy, ale niech się już, powiedzmy, że było to trochę pytań jakichś takich, żeby faktycznie jakiś taki, żeby sprawdzić, czy ktoś w ogóle umie programować, no to wiadomo, że to trzeba zawsze sprawdzić, ale nie było takich właśnie maglowania gdzieś tam z jakichś algorytmów, maglowania z takich rzeczy, czy tam, nie wiem, ze znajomości frameworku, nikt raczej o takie rzeczy nie pyta, tylko bardziej właśnie wysokopoziomowo i na takiej zasadzie, że okej, okay, jak ogarniasz ten temat, no to okej, okay, umiesz ten framework czy nie, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo ogarniesz go pewnie w 2 weekendy. Mhm. Okej, okay, to tak już faktycznie przechodząc do końca, to takie pytanie podsumowujące, czy polecasz taki kierunek osobom, które dopiero planują swoją karierę, to znaczy właśnie są gdzieś na studiach jakichś informatycznych na przykład, albo czy polecasz osobom, które już mają doświadczenie jakieś komercyjne, ale jednak trochę im się znudziło takie standardowe klepanie formatek dla korporacji? Wydaje mi się, że to zależy od człowieka. Ja generalnie nie narzekam, uważam, że to jest bardzo ciekawe i ja osobiście polecam, ale to tak jak mówię, no to zależy trochę od tego, czego tak naprawdę ktoś oczekuje od tej pracy, bo wydaje mi się, że jest trochę satysfakcja w tym, że na przykład, nie wiem, oglądasz potem transmisję, widzisz, że na przykład twój statek kosmiczny gdzieś tam leci w kosmos, albo że gdzieś tam czytasz jakiś tam news, że gdzieś tam twoja mała cegiełka gdzieś tam była dołożona, że tam ktoś zrobił, nie wiem, zdjęcie czarnej dziury, pierwsze na świecie czy coś. No, wydaje mi się, że jest trochę takie pod tym względem na pewno jakaś satysfakcja większa, powiedzmy dla mnie większa by była niż gdybym się dowiedział, że o, mój bank zarobił kolejne 100 milionów. Gdzie, no, okay, no może zarobił, ale tak naprawdę jakby niekoniecznie jakoś mnie to tak strasznie cieszy, gdzie powiedzmy za inne rzeczy jakoś bardziej mnie pod tym względem cieszą. I też wydaje mi się, że jest to ciekawe pod takim względem, że pracuje się z ludźmi, którzy są pasjonatami. Powiedzmy, że okej, okay, w przypadku programistów to wiadomo, że programista to może pracować wszędzie, więc to trochę inaczej wygląda. Ale powiedzmy, jeżeli ktoś jest na przykład, nie wiem, astronomem, to powiedzmy praca w takiej organizacji to jest na przykład, to jest taki trochę Disneyland, czy gdzieś tam ktoś jest, nie wiem, fizykiem, czy fizykiem eksperymentalnym, który zajmuje się tam akceleratorami, dla niego praca w CERN-ie to jest taki Disneyland, to jest w ogóle najfajniejsze miejsce, gdzie można pracować, w związku z czym, jak się pracuje z tymi ludźmi, to widać, że to są ludzie, którzy z tym żyją, to są pasjonaci, oni faktycznie jakby to ich ciekawi, oni się tym zajmują i trochę zarażają takim swoim entuzjazmem i wydaje mi się, że to jest właśnie pod tym względem też
całkiem fajne rzeczy. To nie jest tak, że przychodzą ci ludzie i narzekają, o nie, kolejny dzień w pracy, kolejne klepanie formatek, tylko to są ludzie, którzy przychodzą i faktycznie ciekawi to, co robią. No jest takich jakichś dziwnych, powiedzmy, perków, to może być tak, że nie wiem, jesz sobie lunch w CERN-ie, a stół obok siedzi gość, który ma Nagrodę Nobla, więc czy tam w ESA na przykład gdzieś tam właśnie idziesz sobie, nie wiem, po kawę do kafeterii, a tam siedzi jakiś astronauta na przykład i gdzieś tam sobie też coś tam pije sobie kawę. Pod tym względem też powiedzmy, że można poznać różnych, czy zobaczyć różnych dziwnych ludzi, którzy normalnie na przykład pewnie byśmy ich nie spotkali, a tutaj powiedzmy, że mamy taką możliwość. To są te pozapłacowe bonusy, tak? Tak, takie pozapłacowe bonusy, dokładnie. Dobra, Staszek, dzięki wielkie za rozmowę. Na koniec, jeżeli chcesz na przykład powiedzieć, gdzie ci można znaleźć, albo może polecić jakieś swoje materiały, czy cokolwiek, co chcesz polecić, to śmiało. Nie wiem, czy mam jakieś specjalnie, szczególnie nie powiedzmy związane z tematem, o którym tutaj rozmawialiśmy. Mógłbym generalnie, nawiązując tylko do tego, gdzieś tam o tym wspomnieliśmy wcześniej, o tym, czy ktoś na przykład, nie wiem, jest studentem, albo w ogóle zastanawia się nad tym, czy się rekrutować, czy nie, to gdzieś tam na For Programmers, jak ktoś sobie wejdzie w dział kariera, to są takie dwa przypięte tematy, które są zresztą mojego autorstwa, związane właśnie z pracą w takich organizacjach, to znaczy linki i informacje pokrótce, jak wyglądają te kontrakty, co można zrobić, jak aplikować. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to generalnie polecałbym zerknąć tam i spróbować się zainteresować. Powiedzmy, że to jest trochę outdated, bo pisałem to powiedzmy kilka lat temu, ale wydaje mi się, że wiele rzeczy się nie zmieniło tak drastycznie, bo to organizacje się tak nie zmieniają, w związku z czym raczej większość tych informacji będzie w miarę aktualna, więc można faktycznie się tym zainteresować i jeżeli kogoś to powiedzmy zainteresuje, to może to przeczytać, zobaczyć, jak zaaplikować i może to będzie dla kogoś. No to zalinkujemy pod filmem. A jeżeli ktoś chciałby na przykład się z tym skontaktować, jeszcze może dopytać albo pogadać na ten temat, to LinkedIn czy gdzieś jeszcze można cię złapać? Można próbować mnie złapać na LinkedInie, można spróbować mnie złapać na For Programmers. Wydaje mi się, że i tu raczej dość szybko można dostać ode mnie odpowiedź. Dobra, to jeszcze raz dzięki wielkie za rozmowę, dzięki, że przyjąłeś zaproszenie. Ja też bardzo dziękuję. Była bardzo, bardzo ciekawa godzina rozmowy na temat tego, że no nie tylko korporacje i łebówka wchodzą w grę, ale można robić coś innego, nie? No i chociażby spotkać astronautów na lunchu. Na przykład. Dobra, dzięki wielkie i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś usłyszymy albo zobaczymy, może w końcu na żywo, jak czasy będą lepsze. Trzymaj się. Dziękuję. Cześć. No i już po rozmowie, mam nadzieję, że Ci się podobało, a jeżeli Ci się podobało, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę pod tym filmem. Dzięki temu po pierwsze wiem, że taki materiał jest dla Ciebie wartościowy, a po drugie pozwala mi to dotrzeć do jeszcze większej ilości osób. A dodatkowo w linkach pod tym filmem znajdziesz, tak jak już wspomnieliśmy, więcej informacji na temat tego typu pracy, ale też znajdziesz linki do mojego fanpage'a na Facebooku, do którego polubienia Cię zachęcam, bo tam publikuję na bieżąco informacje dotyczące tego, co robię, a także znajdziesz link do mojego bloga. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!